jest obietnicą pana prezydenta Trzaskowskiego i na pewno będziemy dbali o to, żeby ten obiekt był wyremontowany i żeby spełniał swoją funkcję dla drużyn. Jakby ambicją władz miasta było zawsze to, żeby dawać możliwość pracy klubom, nie tylko tym, które osiągają najwyższe trofea, tak jak Legia Warszawa, ale również tym, które w niższych klasach rozrywkowych również reprezentują Warszawę i też są bardzo ważne w społecznościach lokalnych. Więc tu z pewnością niebawem będziemy mieli jakąś dobrą informację dla mieszkańców Bielan.